Witam wszystkich. Z tej strony Zen, a to jest Neverwinter Online. Tak, ostatnio skończyliśmy wszystko, co mieliśmy robić w Dolinie Rot i przybyliśmy w końcu tutaj do góry Hotenow. O, tak, o, to nie jest uzamknięte, to jest o, bo mogłem nie widzieć. Tak, i mamy z Wondrą Hilborn porozmawiać, która jest... To jesteś ty? Ty jesteś krasnoludką, czy jesteś gnomką? Z akcentu wnioskuję, że jesteś krasnoludką. Okej. No twoja zbroja bardziej podobna jest do wojownika niż do górnika, no ale co ja się znam. Zagubieni, o, od wybuchu wulkanu na górze Hotenow upłynęły całe dekady. Jakie niebezpieczeństwo może tam teraz, nam teraz grozić? Zagubieni wśród popiołów. And there are those who are still missing. In particular, some members of geologist Darny's team were sent to investigate disturbances underground. Co się stało? Ja nic nie kliknąłem. Co jest dziwne. Jeszcze raz. O, i teraz nie mówisz, ale ty jesteś. Obraziła się na mnie. Jakich odszukasz, to znać Darnayowi. Okej, okay, może być. A wiedza z popiołów? The pressure building under Mount Hot now threatens another eruption. But geologist Darny has a plan to stop it. The ashen zombies prowling the burning forest were once dwarven miners who dug venting shafts designed to release pressure. Some of the zombies still carry their old work orders, which can tell us where those vents were. Okay. We need you to recover some of those work orders from the ashen zombies and take them to geologist Darny, so he can figure out how to vent the volcano. Tak, spoko, czyli musimy odnaleźć rozkazy zombie. Czy ktoś inny chciałby mi dać jakieś zadanie? Chyba nie. Dobrze poinformowany harfiarz? Nie. Kwatermistrz? Co ty możesz mieć? To... mikstura mocnego leczenia. Czy chcielibyśmy sobie trochę mikstur mocnego leczenia kupić? Myślę, że byśmy chcieli. Zapasy magiczne to tylko znaki wigoru. Ale to wszystko za ta. Nie, i tak tego nie potrzebuję. Anuluj. A od kiedy, którego levelu to? 60. Czyli... nie, tu raczej nie dostanę tych miksturek jeszcze. Dostanę takie tylko... o, łapacz ognia. Zawody rozpoczęte. Okej, kupmy sobie... 30 tych. Jeden gold nie powinno tak bardzo przeszkadzać. Mamy w takim razie 47, może być. Te 8, co tutaj mamy, wyżłopiemy szybciej. Okej, okay, nie ma sprawy. Tu jest... ile lawy. Widać stąd Neverwinter? Chyba nie. No dobra, musimy pójść... aha. Zombiaki, płomienny... kolco żywioł. Archonci ognia, pradawnie stworzyli nas, byśmy walczyli z bogami. Nie spoczniemy, dopóki nie odniesiemy zwycięstwa. Generał Ignazar. Okej. Okay. To jesteście wy? Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. O, jest, są rozkazy. Tak po prostu. Nie ma sprawy, niezidentyfikowany przedmiot. Jak nie jest niebieski, to chyba nie ma sensu, żebym go podnosił. Czyli mamy ile? Aha, 2 z 8. Spoko. Co to za sarenka? Ona walczy? Ciekawe. Okej. Okay. Czyli mniej więcej na jedną grupkę dostaje 2 te. Spoko. To jest... no, okej, okay, spoko. Okej, okay, idź ty. Wyżyłopmy sobie.
A stąd dostałem jedno. No, oszukali mnie. Oszalały magmowy osiłek. Ognisty mefit. Pewnie mam ogniste mefity zabijać, co? Tak, łapać. Powodzenia, nie? Dzięki. Nie chcę pochodzić do tego dużego dzioma, więc... Okej. O, raz, dwa, trzy dostałem. To są... Nie to chciałem podnieść. Co, nie mogę tego podnieść? A, nie, okej, spoko. To po prostu te rozkazy. Jeszcze o mnie usłyszysz. Może i nie. Są te ostrzaki. Dobrze. Zabijmy tego ostrzaka, koto żywioła. O, nie, nie, nie. Okej. Okej. Na tych tylach zombie. Okej, wszystko spoko? Tak, wszystko spoko. Tam są dewocjonalne. Chcę cię złapać. Nędzarzu! Okej, złapałem go. Mam czwartą rękę, czyli są ludzie na tej lokacji, którzy zbierają mnie. Okej. Mimo wszystko cały czas mam czwartą rękę. Zrobił to Zardol. Okej, czyli jest jakiś Zardol, który zrobił coś. To jest? Arkana? Arkana, tam są dewocjonalia. No spoko. Teraz zagubieni kolejni. Okej, tam mamy kolejnego mefita. Ho! Naprawdę nikt nie chce. Ktoś tak szybko zbiera to te wszystkie rzeczy. Dziwne. Daj się złapać. Dzięki. Okej, spoko. Zestaw dewocjonaliów mogę podnieść. W identyfikacji też. W nistym eficie. Okej, mam piątą rangę. Teraz cały czas mam... Nie, trzecią rangę, trzecią. Pięć punktów miałem teraz cały czas. Nędzarze jacyś. Kulita popiołów i łuk płomieni. Ale muszę tędy przejść, więc... Ten się dziwnie wycofał po prostu i zrobił takie coś. Okej, spoko. Zestaw złodziejski też mogę wziąć. Okej, złapałem go. Ale cały czas mam tylko trzecią rangę, więc... Nie jest jakoś tak super świetnie. Rzucę sobie tego. Teraz co? O! Więcej. Krasnolud z pewnością padł ofiarą popielatej hordy. Przeglądając jego rzeczy, szybko natrafiasz na zmiętą i przypaloną kartkę papieru, która wydaje ci się listą naruszonych przepisów oraz niedopuszczalnych zachowań jednego z członków ekspedycji. Wątro, zachowanie tego głupca, Zardola, znacznie się pogorszyło. Odkąd wkroczyliśmy do nadpalonego lasu, ten pomyleniec nie zwraca już uwagi na żadne ostrzeżenia ani groźby. Jakby wcale nie dbał o cele tej wyprawy. Poszukiwacz Timbrul zwierzył mi się, że uważa, że Zardol może być opętany, ale od razu wyprowadziłam go z błędu. Odkąd pamiętam, Zardol był leniwy i ślamazarny, więc sądzę, że po prostu chce on się wymigać od pracy. Muszę nalegać, żeby znacznie zmniejszyć jego wynagrodzenie, gdy wrócimy. Czyli jest jakiś problem z Zardolem. O, siema. Kurczę, ktoś namiętnie zbiera te mefity. Są słabiakami, więc nie sprawy. O, chcę. Złapałem? Złapałem. Cały czas ranga trzecia. Co za oszusty, no. No ale jakoś damy radę. O, teraz ktoś...
Teraz mi rękę zmniejszyli, a tam nie dotrę. No dobra. Jeśli ziomu, szkoda, że nie sięgam tamtego. No co za... Nie chcę podchodzić za bardzo. Okej, dzięki. Czemu go atakujecie? A, zapomniałem wyłączyć głos w telefonie. Gdzie on jest? Tu. Ziomu! Weź nie łaź. I cały czas... O, w dupę, teraz mam rangę 6, nawet nie spojrzałem. To ile ma pierwszy ziom? Ciekawe. No dobra, w każdym razie... Chyba gorszej rangi nie będziemy mieli. I innym darze. A! Szybko maficie. 11 punktów i cały czas 6 ranga. Ten członek ekspedycji zginął zgodnie z przewidywaniami Wondre Hilborn. Co ciekawe, narzędziem zbrodni był kilof górnika. Okej. Okay. Oni atakują, więc muszę sobie z tym pójść. Czemu ty tylko przybiegliście tak szybko do mnie? O ja, ile tych mefitów. Fuck. Dobra. Zróbmy coś takiego może. O tak, tak. Powodzenia. I innym zarze chcę te mefity zabić. Znaczy zebrać. O, dupę, ilu ich tu jest? To chyba jakiś błąd. Koleś, który ma pierwsze miejsce, założy się, że znalazł też takie miejsce. Oni się w ogóle nie ruszali, więc coś musi być nie tak. Okej. Okay. Nagle mam drugie te. O, jesteś, nie ruszasz się. Mam nadzieję, że zostaniesz taki przez chwilę dłużej. 39 punktów ma na razie ziom, który ma najwięcej. Tak, musiał znaleźć coś takiego. Nie wyobrażam sobie, jak to ma. Fury is down. Ile to jeszcze? 4 minuty? 40. Siema zombie. A, ty idziesz? Okej, okay, to idź sobie. Mnie oni nie gonią. A, dokładnie. Zapomniałem o tym, że mi misje się skończyły. Dobra, musimy farmić jak możemy farmić. Fajnie byłoby móc wykonać to, ale nie mam torby z klejnotami. 300 punktów doświadczenia. Ja potrzebuję powiedzmy 1060. Cztery takie zadanie i spokojnie bym dostał poziom, no ale trudno. Ciekawe, że nie widzę w ogóle więcej mefitów w tym miejscu, więc nie wiem, czy to jest coś innego. O, drzewo! I nawet nie jest spalone, to pewnie jakiś druid tam jest. Driada, blisko. Okej,
Geolog Darney. There are a few things I could use your help with. Kolejka do wydarzenia odbij most. A! All of my students were murdered by Zardal. By Moradan's hammer. I should have sent him back the moment he started muttering about voices from the deep. I hoped he was hearing the call of Gontalgrim. Maybe that's where he fled to, but there's no time to chase him down. With my students dead, I'm going to need your help to keep this volcano from erupting. Okay. Wiedzę z popiołów. Ah, excellent. These work orders will help me piece together a map of the mines below. Okej, to jest tylko po prostu poboczne zadanie. Główne było tamto. Wietrzenie underneath. In order to stop the volcano from erupting, we need to vent the pressure. Thanks to the old work orders you collected, we know where the ancient dwarves built vents. Unfortunately, most of them have been blocked by debris. I've got a crate of mining charges here, but with my assistants all dead, I'm going to need your help to place those charges and clear those vents. Spoko. There are Relentless and his fiery legion. I've captured the main bridge across the lava flows. Gather your party to retake the bridge. Gotowe. Nie, to mogę chyba sobie tutaj zrobić, nie? Kolejki... Potyczka? Tak, mogę sobie tu zrobić. Ale nie zrobię tego. Ty, Dryado, masz dla mnie zadanie, nie? Siema. One day my tree will be the heart of a great forest. If we live, of course. Spoko, nasiona z popiołów? Mount Hope now erupted. All of my sisters in the forest below were burned to ash. Yet all hope is not lost, for their seeds may still lie dormant beneath their charred boughs. Could you please sift through the ashes beneath the burned trees of the charred wood and see if any of their seeds survived? Spoko, mogę się postarać. Aha, muszę zebrać te ładunki wybuchowe, spoko. By my calculations? Yep, we're doomed. Dobra. Okej, okay. Czyli teraz muszę stąd zebrać nasiona, a tutaj wietrzyć. Okej. Okay. Oczyść szyby za pomocą materiałów wybuchowych. Ale... A, to są te szyby, spoko. Dam radę? Nie. Dzięki za takie ładne ta postanowienia tutaj. Gdzie to jest? Okej. Okay. 10 gorących okruchów i 4 uroki. No spoko. Co to jest? Nic. Jakiś potionek? Nie, urok świetlisty. Dobra, odblokujmy jeden. No nie, ja mam ich po prostu... Co wy? Tak szybko się zespawnowali? Chyba tak, chyba tak szybko się zespawnowali. Ciekawe. Przenośny ołów też mogę podnieść. To też zestaw złodziejski też mogę podnieść. No dobra. O, tam też jest jeden szyb. Mam nadzieję, że... Mogę użyć? Mogę. Spoko. Tutaj też jest. Co to jest? Mocna mikstura umocnienia, nie chcę. Identyfikacja może być. Jakaś kaska. Okej. Okay. 3 szyby z 6 mam już zrobione. Bardzo fajnie. To znaczy, że... Ich chyba jest tu więcej. Na to liczę. Ale musimy szukać, niestety. Ogród pstrolistki. Tutaj nic nie widzę. Pewnie 300 i 300. Mam w takim razie, w każdym razie nadzieję, bo... Byłoby głupio, gdyby... O! Czwarty.
Piąty widzę. Jaki możemy widzieć? Są dosyć silni w sumie. Też mam prawy poziom. Wyżłobmy to. Ok. Ten sobie tu jest, nie ma sprawy. I prawdopodobnie przy tamtych ziomach jest ostatni. O! Tak, tu przyszliście? No, ninja! Okej. Okay. Jakoś dam radę, zestaw dewocjonaliów mogę wziąć. Możemy wypić już mocniejszą miksturę. Teraz tam? Tak, tam, okej. Okay. A, jest ich więcej. Dobrze. Jest ich więcej niż potrzebuję. Nie muszę tego szukać. Jak ja nie lubię tego szukania całego. A my musimy pójść i poszukać nasion dla naszej przyjaciółki Driady. No w sumie może tu wyrosnąć duży las, dopóki nie będzie następnego wybuchu. Przecież wulkaniczna kleba jest bardzo żyzna. Co my tutaj mamy? Gdzie ja mam tego szukać w sumie? Po prostu przy drzewach? Tutaj? A, tak, jest drzewo i po prostu mamy przy nim sobie szukać. Spoko. Mamy jedne nasiona. O. Niech pomyślę. Musimy po prostu podchodzić do drzew. Chyba tylko o to chodzi. Przy tamtym. Idziecie do mnie? No dobra, to was zabiję. Sami tego chcieliście. Okej. Okay. Tak, tamte drzewo. Bo pytanie, czy dostanę dwa, czy dostanę jedno? Jedno, okej. Okay. Bo pamiętam, był jeden quest, w którym się zdobywało za każdym razem o jedno więcej. Nie, tam się mnie nie biją. Okej. Okay. Tak, tam jest kolejny ziom. Powinien dać radę. O, jest nawet umiejętność podziemia wymagana z tamtym jednym miejscem. Więc pójdziemy tutaj sprawdzić, co takiego ciekawego tu się kryje. Akurat krytyk. Mają jakieś 5000 HP mniej więcej. Insygnia, okej, okay, spoko. I do tego ziemi. To musimy chyba z tej strony wyjść. I próbować. Damy radę? Tam ci nas zaatakują? A! Wykonaliśmy nasze zadanie. Gdyby teraz nas po drodze nikt nie zaatakował, to byłoby fajnie. Okej, okay, co? O co chodzi? Ja jak wchodzę na konia, no to mój towarzysz się znika. A ten cały czas tego lwa ma. No trudno. On ma 70 poziom. No też fajnego ma mounta. Okej, zobaczymy. Fajna rzeźba. Taka widać, że krasnoludy ją robiły. Okej. Okay. Czyli w tą stronę, tak? Na pewno dobrze? Aha, okej, okay, spoko. To drzewo jest ogniskiem. Najpierw do niej pójdźmy. From this handful of seeds, a new forest of my sister trees will one day grow and live again. Thank you. Spoko, dostałem levela. Ciepła ziemia, nawet sobie. Seeds you found for me will need some help if they are ever to grow strong. Geologist Donnie has told me the bodies of elemental monsters, called flame spikers, contain a very rich kind of clay. That could both protect the seeds and spur their growth. Could you help me once more by harvesting some of this elemental clay? Spoko. Co to jest? Popatrz ognia. Nie, to już zrobiłem. Czemu to mi się pojawiło? Tu mogę się pomodlić? To się pomodlę. I... O, no tak, więcej tego jest, bo
Czyli tutaj był druzgocący atak. Ulepszmy sobie, czyli następny będziemy mogli wziąć sobie coś później. No niestety dopiero na 70 poziomie będziemy mogli ulepszać rzeczy. Tutaj robimy to. No i to. Większy zwój identyfikacji. Dupa. Większy zestaw leczenia urazów na 60. Mikstura mocnego. Czy nie większa tam mikstura leczenia? Mocna mikstura przypływ. Dobra. Żłopmy to. To walnijmy tu. Czemu błogosławieństwo inwokacji? Okej, okay, nie wiem dlaczego tu się wsadziło zamiast do gotowego staka. No nieważne, ten zwój też bez sensu, to jest kłamstwo to co tu jest napisane, że tylko do konkretnego poziomu. Dobra. Wietrzenie underneath. The pressure under the mountain is already subsiding. It's not a permanent fix, but it might give us enough time to stop Gomoth the Twisted. And not being incinerated by a volcanic eruption is a pretty good thing too. No tak, w sumie. Jama cienistego ognia. I've traced the pattern of the pressure you've entered, and all the vents lead to a central point. A lava chamber called the Shadowfire Cavern. It makes sense. One of the prospectors reported he'd found a magma elemental there before the attacks started. He went back to investigate and never returned. If that magma elemental is under the control of Gomoth, it was probably responsible for the near eruption. It needs to be destroyed. Okay, spoko. Tu musimy zniszczyć tego zioma i musimy kolco nędzarzy pozabijać. Spoko. Spoko, jasne, nie ma sprawy. Zabijmy kolce nędzarzy i tak będziemy musieli się tu cofnąć, żeby wykonać zadanie, więc... nie. Więc szczęście ci powinni być za wolni, żeby mnie za bardzo zaatakować. Gdzie są kolce nędzarze? Takich było dużo, a teraz ich w ogóle nie widzę. Tu ich nie ma. Tam... O, tam jest jeden. Okej. Zabij 50 żywiołaków. Okej. Tam jest... Kto inny? Tu się zrobiły te zrobione. Czekam chwilę, co to był za list? Witaj, Jörg. Pisze do ciebie kapitan Nesvetl. Spotkaliśmy się przy lotni w Ostoi Helma, kiedy to wspólnymi siłami odparliśmy atak Ashmadai. Przeniesiono mnie wraz z oddziałem do szepczących jam z powodów, których nie mogę wyjawić w tym liście. Jeśli interesuje cię dalsza współpraca ze strażą, będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie i siłę twojej stali. Poszukaj porucznik Evelyn. W wojsku przewodników po podmroku. Powiedz ci więcej. Przewodników zagłady, czy... Nie, przewodników podmroku, okej. Okay. Tutaj... No, ciebie liczyć. Nie śpię już mieć żadnych wątpliwości względem twoich zdolności. Dlatego proszę o pomoc w imieniu naszego Lorda Protektora. Drowy z rodu Solarin od zawsze stanowią ogromne zagrożenie dla mieszkańców powierzchni. Tym razem uderzyły na koronę, która z pewną... że Drowy mają zamiar czynić sporwanych swych niewolników. Chcemy cię prosić o uwolnienie pojmanych i o skartowanie ich do miasta. Lord Protector wyśle wysłannika do szepczących jam. Pomoże on ci w znalezieniu porwanej rodziny. Jeśli obowiązki ci na to pozwolą, udaj się na misję i porozmawiaj z wysłannikiem. Aha, okej. Okay. To jest jedno i drugie, to jest to samo miejsce. Ale tu mi mówi po prostu, to jest dla straży, bo jestem zbrojnym... Nie, nie jestem zbrojnym strażnikiem. Ale gdybym był zbrojnym strażnikiem, tak samo. Jestem specjalistą w broni dwuręcznej. Więc mogę współpracować i dlatego dostałem to. Okej. Okay. Spoko. I teraz kolejne to. No i musimy farmić. W każdym razie to będzie koniec tego odcinka. Wiadomo, jeżeli się podobał, dajcie lajka. Jeżeli się nie podobał,
No trudno, dajcie dislike'a. A jeżeli chcecie w przyszłości widzieć więcej moich filmików, to wiadomo, subskrybujcie kanał. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!